Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 57. wydanie porannej latającej kawy. Ja nazywam się Rafał Galiński i witam Was na kawce jak co tydzień. Słuchajcie, jest to audycja dla osób, które po raz pierwszy są dzisiaj z nami. Jest to audycja o szeroko zakrojonych tematach dronowych. Rozmawiamy o nowościach, o ciekawostkach, o trendach i o wszelkich właśnie wydarzeniach, które mają miejsce w środowisku. Rozmawiamy na temat premier światowych, ale także na temat naszych lokalnych dokonań. Dzisiaj w tym odcinku chciałbym zadebiutować też, jako że zapowiadałem zmiany, jak pamiętacie, tydzień temu. Chciałbym zadebiutować z podcastem, nad którym pracuję cały czas i będzie on nazywał się Dronecast, latająca kawka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przypadnie też do gustu forma podcastu, dlatego że właściwie to jest to samo, co widzimy do tej pory i spotykamy do tej pory. Oprócz tego, że mamy możliwość słuchania w innych sytuacjach, na przykład podczas biegu, czy robiąc coś innego, wykonując pewne czynności, możemy też uczestniczyć w kawce. Ja myślę, że też dzięki podcastowi jesteśmy w stanie poszerzyć też grono odbiorców i rozwinąć właśnie naszą społeczność. Także słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat Mavica Mini, jako że ja już latam nim miesiąc i będę chciał podsumować tą audycją też zmagania z Maviciem Mini. Odbyłem około 30 lotów i w trakcie audycji powiem Wam coś więcej na ten temat. Natomiast też chciałbym trochę rzeczy zapowiedzieć, bo mam kilka dronów nowych do dyspozycji, ale też powiem Wam, na jakim jestem etapie, jeżeli chodzi o swój rozwój FPV, bo to jest właściwie dziewiczy temat dla mnie i stopniowo będę chciał rozwijać go w 2020 roku. Oczywiście zmian będzie trochę więcej, dlatego że chciałbym robić inne też audycje, może nie tak, że bardzo dużo rzeczy sobie narzucę, ale może trochę zmienię profil. O tym stopniowo będę informował. Na razie trwają też konsultacje z Drone Bootcamp, z moją grupą Dream Team, gdzie w takim wąskim gronie osób, którym naprawdę zależy na tym, żeby więcej wiedzieć, więcej umieć, tam rozmawiamy na tematy bieżące, na temat planów, konsultuję też, jak będzie wyglądała przyszłość porannej kawy. Na dzisiaj chciałbym, żeby to faktycznie był podcast, który jest też wersją wideo, czyli forma wideo podcastu. To oczywiście zajmie parę tygodni, jeżeli chodzi o pewne prace i o pewne wdrożenie tych zmian, ale mniej więcej tak powinno to wyglądać. Co do częstotliwości, jeszcze na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. O tym powiemy, jak wejdziemy już w rok 2020. Słuchajcie, co na dzisiaj? Przede wszystkim parę słów podsumowania, jeżeli chodzi o Mavica Mini. Jaki to jest dron dla osób, które go nie mają, bo te osoby, które mają i latają Maviciem Mini, wiedzą mniej więcej, jak on wygląda. 30 lotów odbyłem i mówiło się o tym, że słuchajcie, że to będzie fake, że ten dron jest faktycznie fejkiem i że on nie wyjdzie na rynek. Jak ukazały się pierwsze zdjęcia i pierwsze przecieki, nie wiem czy pamiętacie, i mieliśmy do czynienia z tymi śmigłami, które są na wkręty mocowane, dwułopatkowe, każda łopatka oddzielnie. I jak popatrzyliśmy na to, że tutaj jest faktycznie klapka, tą klapkę się otwiera i wyciąga baterię ze środka, każdy myślał, kurczę, to jest na pewno fejkowa wiadomość i na pewno DJI nie wypuści czegoś takiego produktu na rynek. Okazuje się, że jednak, kurczę, jak najbardziej wypuszczono taki produkt i to głównie ze względu na fakt, że w tym segmencie małych dronów, muszę Wam powiedzieć, była naprawdę wielka pustka. Przygotowałem dzisiaj dwa drony, które mogą konkurować z Maviciem Mini, ale chyba tylko rozmiarem. Pierwszy dron, który też może Wam się wydać Maviciem Mini, to jest Ishin E58. Dron faktycznie zabawkowy, który możemy kupić nawet 10 razy taniej niż Mavica Mini, bo za mniej więcej około 100 zł, 150 to jest ten zakres. On jest faktycznie dużo mniejszy i jest to typowa zabawka, ale z ciekawości zrobię też testy takiego małego Ishinka 58. Dlaczego nie? W sumie to jest kanał dronowy, więc trzeba latać od Inspire'a aż po Ishina. I jak widzicie, jakość w tym segmencie wagowym, w tej kategorii wagowej Mavica Mini zupełnie jest na innym poziomie. Tutaj nie mamy gimbala. Tu nie mówimy już o połączeniu przez Extended Wi-Fi.
Tu jeżeli jest kontroler, to też ten kontroler pozostawia dużo do życzenia, a dobrze jeżeli w ogóle jest. Tutaj trzeba nauczyć się kalibrować baterie, trzeba też nauczyć się latać w trybie ATI. Tego typu drony są bardziej wymagające, a jednocześnie są bardziej podatne też na zgubienie na przykład, bo nie mają funkcjonalności. Nie każdy ma. Ten akurat mały Ishin nie jest E58, nie ma GPS-u. Natomiast już dron, który jest bardzo ciekawy, to jest Z5. Ja specjalnie już polowałem na niego kilka miesięcy, natomiast nadarzyła się okazja i faktycznie otrzymałem tego drona. To jest SJRC Z5. Jeden z ciekawszych dronów na rynku, dlatego że on jest bardzo lekki, też waży około 240 gramów, a jednocześnie ma GPS i można pouczyć się na nim latać. Gabaryty są bardzo podobne do Mavica Mini, jak zobaczycie. Oczywiście on nie jest tak dopracowany i inwestycje na badania, na rozwój nie były tak potężne jak w przypadku DJI. No dobra, czyli jak widać w tym segmencie dronów małych, jeżeli chodzi o kategorię masową, w ogóle nie było do tej pory dronów. O konkurencji można powiedzieć, że podobne drony, jeżeli chodzi o jakość, można by powiedzieć, że Mavic Air, może Spark wcześniej, prawda? Czy Parrot Anafi, ale to są wszystko drony, które w momencie premiery, które kosztowały w momencie premiery około 3000 zł i powyżej. Bądźcie tego świadomi. I nagle jesteśmy świadkiem takim, że mamy po raz pierwszy w naszych rękach i taką możliwość w Polsce, że kupujemy drona od światowego lidera, chińskiego praktycznie monopolisty, firmy DJI, za kwotę poniżej 2000 zł. W zestawie combo to jest pewnie z 2200 w tej chwili. I to jest naprawdę wielka sprawa, dlatego że mamy okazję, to tak jak mniej więcej byśmy mieli iPhone'a 11 Pro i nagle pokazuje nam się 11 Basic w cenie powiedzmy 1500 zł. Zwróćcie uwagę, jak bardzo dostępny stał się dzięki temu ten produkt, ale zarazem ta marka jak stała się dzięki temu bardziej dostępna dla przeciętnych użytkowników. I teraz, co jest ciekawe, że DJI wypuściło tylko jeden model komercyjny w całym roku 2019. Mieliśmy wcześniej premiery różnych dronów, na przykład Unique wypuścił swojego Mantisa G, była Alta, mieliśmy Skydio premierę, która obiła się szerokim echem, to chyba to była premiera roku, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o drony. Mieliśmy też oczywiście drony bardziej komercyjne, właśnie Alta X czy drony do zastosowań rolniczych. Ale nie było aż tak bardzo spektakularnych. Oczywiście Hubsan wypuścił Zino Pro, który też jest bardzo ciekawym dronem. Teraz zapowiada się Zino 2, więc niby się coś dzieje. Parrot Anafi został nieco podrasowany po liftingu i ma ambicje znowu przejęcia dużego udziału w rynku, ale te ruchy nadal były słabe jak na potężny światowy rynek i potężny potencjał finansowy, zwróćcie uwagę. Naprawdę można powiedzieć, że to są mikroruchy. I dopiero premiera Mavica Mini pod koniec tego roku poruszyła trochę środowisko dronowe, bo nagle się okazuje, że 90% osób, które wcześniej nie latały, czy może tak, że rynek dronów dla DJI zwiększył się o co najmniej właśnie ten 90% tort, czy ten kawałek tortu, jaki mamy. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle takich możliwości, dlatego że dla wielu osób Mavic za cenę 4000 zł, czyli powyżej 1000 dolarów, to już była za duża kwota. Mavic Air na poziomie 700 też była to spora kwota. Tym bardziej, że Mavic Air miał ograniczenia, jeżeli chodzi na przykład o czas lotu lub też spory hałas. I tutaj otrzymujemy maszynkę, która jest cicha, przyjazna, zabawkowa. Jest to właściwie nie dron, tylko latająca kamera i tylko się cieszyć z tego powodu. Oczywiście od razu pojawią się głosy sceptyczne. A, nie ma 4K, a, nie ma trybów manualnych. Pewnie, że nie ma i nie ma wielu takich rzeczy. Nie ma wielu rzeczy, których moglibyśmy sobie życzyć. Na przykład aplikacji, czy trybów inteligentnych, czy też funkcjonalności choćby śledzenia. Oczywiście ten dron tego nie ma i to jest też jego pewne ograniczenie. Nie znajdziemy tutaj też czujników, więc jest szereg ograniczeń, ale jeżeli potraktujemy go jako formę latającej kamery,
to faktycznie zupełnie inaczej do tego podejdziemy. Latająca kamera to nie jest dron i tutaj trzeba pamiętać, że to jest forma selfie aparatu czy obiektywu selfie, który lata nad nami i fotografuje z bezpośredniego zasięgu, z bezpośredniego sąsiedztwa. Także jeżeli mówimy o zasięgu, pojawiają się opinie i to jest normalne, że produkt nie jest pełnowartościowy, dlatego że gubi zasięg w miastach i w większych miastach faktycznie jest tragiczny ten zasięg, bo mamy duże zakłócenia, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Ale pamiętajcie też o tym, że ten dron jest naprawdę mały i jego bezpośredni zasięg można określić na mniej więcej 100-150 metrów. To jest możliwość określenia kierunku przodu, tyłu i też przeprowadzania manewrów bez spoglądania w aplikację. Więc trzeba być świadomym, że ten dron jest też przeznaczony do innych celów, a właściwie to jest latająca kamera, którą wyciągamy z damskiej torebki czy z kieszeni. Momentalnie wzbija się w powietrze i wykonuje fajny filmik dla nas na social media czy kilka fotek. I to głównie chodzi. Jedna bateria, słuchajcie, w zupełności wystarcza. Ja myślałem o tym, żeby kupić wersję combo, tylko że jak zdecydowałem się na niego, były dostępne tylko i wyłącznie wersje basic. Kupiłem go od razu w salonie i od miesiąca, ponad miesiąca już latałem praktycznie codziennie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pierwszy raz mamy tutaj baterię litowo-jonową, to jest też ciekawostka. Jako że wcześniej były wszystkie baterie lipo stosowane przez DJI, to są ogniwa Samsunga. Jak ktoś jest zainteresowany, to zobaczy, ile kosztuje taka bateria i jaka to jest bateria właśnie ta Samsunga. I po raz pierwszy mamy śmigła odkręcane wkrętakiem. To jest też ciekawostka, bo zwykle właśnie w tego typu dronach, jak pokazywałem wam, takiej Z5 czy w Ishinku, mamy śmigła odkręcane właśnie wkrętakiem. No dobra, więc podsumowując ten wstęp, mogę powiedzieć, że to jest latająca kamera, a nie dron i faktycznie ma bardzo uproszczoną konstrukcję, o której powiem za chwilę trochę więcej. Natomiast ma też swoje oczywiście ograniczenia i nie ma się co czarować, że my tutaj wyciągniemy Bóg wie co, czy produkcje hollywoodzkie przeprowadzimy sprzętem za $300. No dobra, to teraz powiedzmy parę słów na temat budowy tego drona. Czym on się różni od innych i przede wszystkim jakie są jego zalety i wady, jeżeli chodzi o samą budowę. To, co możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka, jak go mamy w rękach, że jest bardzo delikatny. On przypomina właśnie te zabawki chińskie. Może nie pachnie tak plastikiem jak te Chińczyki klasyczne, ale jednak przypomina nam drona, który jest pusty w środku, jest bardzo delikatny. Bo jak popatrzycie na niego, to jest mega delikatny dron i on ma bardzo cieniutką warstwę tworzywa. Jest na tyle cieniutki, że jak się tutaj sprężymy za chwilę, to jesteśmy w stanie, on właśnie sprawia takie wrażenie, słuchajcie, że jeżeli się dobrze sprężymy, to można go palcami, tak jak fistaszek, rozebrać. A nie próbujcie tego robić w domu. Ten plastik jest niesamowicie cieniutki i te zaczepy, wszystkie zatrzaski są również bardzo cieniutkie, ale jednocześnie jest mega elastyczny. Także to nie jest też taki bardzo tani plastik, tanie tworzywa, dlatego że tanie tworzywo nie jest aż tak mocno elastyczne. To jest pierwsza sprawa, o której wam chciałem powiedzieć. Druga sprawa, która tutaj jest bardzo ciekawa, to jest pojedynczy układ zarówno kompasu, jak i IM-u. My rozbieraliśmy tego drona w serwisie i faktycznie jest tak, że on ma pojedyncze układy wszystkie, więc nie ma tutaj co liczyć na to, że będziemy mieli, tak jak w Mavicu Air, ten dual band, czyli wszystkie układy podwojone. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda tutaj w środku. Trzeba bardzo uważać na jego zaciski, bo faktycznie jest to mega delikatne. Nawet zabawki dziecięce, mogę wam powiedzieć, że mają solidniejszą konstrukcję i budowę w porównaniu do Mavica Mini. No oczywiście jest to nadal elastyczne, ale te detale, te elementy właśnie zatrzasków są tak delikatne jak zaczepy, powiedzmy, w modelach właśnie typowych do sklejania, czy elementów na ramce w modelach do sklejania. No i tak to wygląda. Jak widzicie, wszystkie elementy są bardzo lekkie, bardzo elastyczne, a zarazem też tanie. Tutaj nie ma co kosztować, bo tutaj nie mamy drogich elementów.
W środku, jak popatrzycie, też praktycznie niczego nie ma w tej chwili. Jedną z największych wartości stanowi oczywiście gimbal. Gimbal stanowi wartość wycenianą oczywiście katalogową jako część zamienna, co zawsze jest droższe, 1100 zł. Natomiast pozostałe podzespoły, muszę wam powiedzieć, że są też nie... Akurat płyta główna nie jest dostępna, więc to jest część serwisowa i trzeba w Holandii albo w Niemczech takie naprawy dokonywać. Pozostałe części są dostępne i tu praktycznie oprócz płyty głównej i oprócz kamery bateria stanowi wartość, reszta to są proste, bo mamy tutaj blok ESC i mamy tutaj IMO plus GPS i połączenia, cztery silniki i połączenia kablowe. No, oczywiście jakieś anteny i takie drobiazgi, ale to jest nadal bardzo prosta konstrukcja, bardzo lekka, wręcz no, spartańskie, może nie spartańskie, ale bardzo, bardzo delikatne. Co jest jeszcze ciekawe, wiele osób zapyta, dlaczego nie ma 4K. Zwróćcie uwagę, że ta płyta i procesor, który tutaj jest zastosowany, procesor ma bardzo dobre możliwości, bo może pociągnąć 4K w 60 klatkach na sekundę, ale zobaczcie, jak wygląda radiator. To jest radiator, czyli część, która jest odpowiedzialna za chłodzenie, za wymianę ciepła, energii cieplnej i to jest zwykła blaszka. Tutaj nie mamy żadnego wentylatora czy elementu, który mógłby nam pomóc w odprowadzeniu ciepła. Więc gdyby tutaj była rozdzielczość dostępna 4K lub też inne procesy by wchodziły w grę, na pewno byśmy nie uniknęli przegrzewania się. A wiadomo, że odbiorcy tego drona mieszkają w różnych krajach, nie tylko w takich chłodnych krajach jak Polska, ale też mieszkają na przykład w Afryce czy w Ameryce Południowej, a także w Australii. I tam już temperatury sięgają czasami powyżej 50 stopni Celsjusza, także trzeba pamiętać o tym, że ten układ, głównie płyta główna, procesory muszą być chłodzone w odpowiedni sposób. W tej chwili chłodzone są też jedynie poprzez przepływające powietrze. Tutaj widzimy, że mamy wyprofilowane te wloty powietrza i otwory wentylacyjne. I to jest całe chłodzenie, które mamy w tym dronie. Także jeżeli spojrzycie na to w ten sposób, system jest mega prosty, mega tani. Kamera w tej chwili, tak jak powiedziałem, kosztuje 1000 zł, 1100, ale jak popatrzycie na przykład na AliExpressie na kamerę do Mavica Air, ona już jest dostępna za mniej więcej 300. 200-300 zł to jest realna cena, którą powinniśmy osiągnąć za parę miesięcy. Na razie kamery są drogie, więc co? Na razie trzeba się nastawić na to, żeby zastosować DJI Care, czyli wykupić sobie DJI Care. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób ja nagrałem audycję, najprościej jest zrobić tak, żeby bezpośrednio po zakupie zarejestrować DJI Care na stronie. Ja link mam pod filmem w opisie, jest tam link pod tytułem Ubezpiecz swoje mini i warto ubezpieczyć, dlatego że po pierwsze nie dostaniecie płyty głównej jako części zamienne. Jeżeli ktoś ma smykałkę do elektroniki, jest w stanie takiego drona spokojnie samemu serwisować. Rzeczywiście trzeba popatrzeć, jak te elementy są mocowane do płyty głównej, żeby na przykład gimbal nie wyrywać wtyczki gimbala, ale to są proste mechanizmy. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Mamy lutów tutaj 4x3, 12 lutów i to wszystko. Reszta to są połączenia bezpośrednie poprzez konektory. No dobra, i teraz o czym jeszcze chciałbym powiedzieć? Gimbal. Gimbal jest też newralgiczne miejsca, jeżeli chodzi o budowę. Ramiona, dlatego że mamy sporą dźwignię. Tutaj jest słaby bardzo punkt, to jest pięta achillesowa. Te drony w tym miejscu pękają, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie może wzmocnić tutaj nawet taśmą izolacyjną, taką czarną, czy w jakimś innym kolorze owinąć parę razy, bo to jest takie miejsce. Na szczęście ramię jest niedrogie, bo kosztuje 150 zł, więc można śmiało też, no wiadomo, śmiało. Można też brać pod uwagę, kalkulować w wymianie serwisowej. Natomiast droższą sprawą jest mocowanie gimbala i sam gimbal, dlatego że on ma tutaj elementy, które są też bardzo delikatne, elementy z tworzywa. Ten profil taki pod kątem L, można powiedzieć, czy kątownik,
który mocuje, utrzymuje gimbala. On jest bardzo słaby i to praktycznie jest, nawet nakrętka do coli jest mega mocna w porównaniu do tych konstrukcji, które tutaj mamy. No dobra, i to jest tyle na temat budowy, to co wam chciałem powiedzieć. Bardzo duża prostota, w skrócie tanie elementy. Oprócz płyty głównej jesteśmy w stanie wszystko wycenić, bo podobne elementy są dostępne. Płyta główna jest elementem serwisowym, więc tego nie wycenimy. Procesor dobry, co ciekawe, nie przegrzewa się układ. I to jest to, co można tutaj zaznaczyć po tym miesiącu, z tej perspektywy miesiąca. No dobrze, teraz plusy. I tutaj krótko na temat plusów, dlatego że nasza audycja dzisiaj nie będzie bardzo długa. Nastawiałem się mniej więcej na jakieś 40 minut. Powiem wam teraz parę słów na temat plusów tego drona. To, co mówiłem wcześniej, podstawową zaletą jest cena w stosunku do tej marki. Jeżeli ktoś ma rozeznanie w rynku dronowym, wie, że DJI uchodzi za markę topową, jeżeli chodzi o rynek dronów. To jest praktycznie monopolista w tej chwili na rynku, który bardzo duże środki przeznacza na badania, rozwój, wdraża niesamowite technologie i mamy do dyspozycji fantastyczne rozwiązania dzięki właśnie chińskiemu monopoliście. Jeżeli więc za cenę już 1700 czy nawet 1500 w tej chwili, bo można znaleźć różne promocje, jesteście w stanie już wejść w świat DJI, a zarazem użytkować produkty tej marki. To jest fantastyczna sprawa. Druga rzecz, o której tutaj warto wspomnieć i przede wszystkim warto powiedzieć, to jest długi czas lotu. Jeżeli nie nastawiacie się na korzystanie z drona bardzo intensywnie, to wystarczy jedna bateria i ten zestaw Basic. 25 minut spokojnie, można naprawdę nasycić się, szczególnie o tej porze, kiedy jest chłodno. Nie musimy, bo tutaj nie mamy hyperlapsów, nie mamy tutaj specjalnie długich ujęć, nie musimy aż tak bardzo długo latać. Możemy zastosować kilka ujęć, na przykład kilka sesji krótszych. Poza tym dobry zasięg poza miastem. Oczywiście to jest kuriozalne, bo w mieście ten zasięg jest tragiczny. Za chwilę powiem o wadach. Ale bardzo dobry zasięg poza miastem. Ja osiągnąłem tym dronem, jeżeli chodzi o zorganizowany przelot z Extended VLOS, czyli z VLOS-em, który był odbywał się przy wykorzystaniu spotterów. Osiągnąłem 2800, około 8 metrów mniej więcej. Mógłbym pociągnąć dalej, ale wracałem też tym dronem. Więc uważam, że zasięg, który jesteśmy w stanie w Europie, w takim miejscu, które jest pozbawione zakłóceń, to około 3 km spokojnie osiągnąć w naszych warunkach polskich. Oczywiście można latać w mieście i poza miastem, w mieście bez świadectwa kwalifikacji. Jak wiecie, przepisy się będą zmieniały. Ja tutaj nie mówiłem o tej masie specjalnie 249 gramów, bo to na razie nas w Polsce nie dotyczy. U nas dotyczy nas masa 600 gramów i poniżej tej masy dron jest traktowany na razie do połowy przyszłego roku jako zabawka. Więc Mavic Mini jest traktowany jako zabawka i można nim latać praktycznie wszędzie, oczywiście poza strefami. Tutaj też odnośnie wad, to powiem o tych strefach za chwilę trochę więcej. Natomiast na razie tyle, jeżeli chodzi o zalety, to znaczy jeżeli chodzi o jego masę. Teraz następna sprawa to jest bardzo prosty w obsłudze. Uważam, że ten dron naprawdę nie wymaga wielkich starań do tego, żeby zacząć nim latać. 1, 2, 3 dni, jak zobaczycie trochę moich poradników na YouTubie albo innych poradników, lub też jeżeli przeczytacie instrukcję obsługi i poćwiczycie sobie trochę, to faktycznie można zacząć latać Maviciem Mini po 1, 2 dniach. Można nim też poćwiczyć w domu, jak tylko jest dobrze doświetlony ten dom, to wnętrze. Jak najbardziej, wiadomo, on ma tutaj czujniki i przez to utrzymuje pozycję. Ma tutaj czujniki i utrzymuje pozycję w zawisie. Jakość. Uważam, że wiele osób na nim wieszało psy jeszcze nie sprawdzając, przed sprawdzeniem jakości, ale muszę wam powiedzieć, że on naprawdę ma dobrą jakość i ten dron jest całkiem fajny pod tym kątem przełożenia ceny na jakość, bo dla potrzeb social mediów, czyli Facebooka, Instagrama, czy nawet na YouTubie,
Tak, nawet na YouTubie. 2.7K w 30 klatkach na sekundę albo Full HD w 60. Jeżeli strzelamy w dobrych warunkach, świadomie wiemy, co zrobić, jak kompensację, jak nie przepalić nieba, jak zdjąć trochę z kompensacji, jak dobrać czas ekspozycji, jeżeli chodzi o zdjęcia. Oczywiście ten dron, ja nie będę się rozwodził na temat jego wad, bo to jest dron za 1700 zł, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeżeli ktoś wie, jest świadomy, to wyciągnie naprawdę fajne rzeczy. I to jest dron weekendowy, bardziej z przeznaczeniem, słuchajcie, na takie szybkie wypady, tak żeby go zabrać w biegu, że tak powiem. W dzisiejszych czasach ludzie nie mają czasu na tyle, żeby ogarniać wszystkie sprzęty i wszystkie możliwości w sposób profesjonalny, tylko nieliczni, naprawdę nieliczni potrafią wykorzystać większą funkcjonalność swoich urządzeń i gadżetów. 40 megabitów na sekundę to jest całkiem niezły bitrate. Jak pamiętacie, Mavic Pro miał 60, ale kosztował 5000 zł w dniu premiery. Spark miał 24, więc widzimy, że 40 megabitów na sekundę to jest całkiem spora dawka informacji i tak jak powiedziałem, można osiągnąć całkiem niezłe rezultaty. Jest to gotowy obrazek. I tutaj mamy też pewien podział. Niektórzy powiedzą, co to znaczy gotowy obrazek, a co to znaczy obrazek, który wymaga przetworzenia. Jak się trochę wkręcicie w to mocniej, to zobaczycie, że to, co nam wychodzi z kamery, to nie jest jeszcze efekt finalny. W tym przypadku jest to kamera latająca przeznaczona dla amatorów, więc tutaj, podobnie jak w komórkach, to, co nam wychodzi z obiektywu, już jest niezłe, już jest dobrej jakości, zadowalającej. Oczywiście jakbyśmy poszli na przykład trochę mocniej, typu ujęcia pod słońce, ujęcia o wschodzie, zachodzie, okaże się, że albo mamy ziarno, albo mamy bardzo duży kontrast i nie wykorzystamy tych ujęć i giną nam szczegóły w przepaleniach i w cieniach nam również giną szczegóły. Matryca tutaj na plus duży, matryca jest taka jak w Mavicu, nawet zoom, dwójce zoom, bo to jest matryca 1:2/3 cala. Nie jest największa matryca, nie jest najmniejsza. To jest klasyczna matryca stosowana w GoPro, w kamerach sportowych i w większości konsumenckich dronów. Dopiero większą matrycę ma Phantom 4 Pro, a także Mavic 2 Pro. No oczywiście platforma Inspire cała ma większą matrycę. Jeżeli chodzi o konkurencję, nawet Parrot Anafi jedzie na tej matrycy. Dopiero drony typu Otel, chociaż Otel też miał 1:2/3. Nie tak dużo wbrew pozorom jest dronów, które już obsługują czy stosują matrycę większą. Jeżeli mówimy o jakości typowo już takiej profesjonalnej, co to znaczy? Jakości, którą byśmy sobie życzyli na przykład dla porównania, nie wiem, z Sony, tak, która jest w tej chwili na topie, 7K wersji Mark III, no to muszę powiedzieć, że tutaj nie ma specjalnie. Może Inspire 3, może Inspire 2, ale on ma inną w ogóle matrycę, bo on ma Micro 4/3. Więc tutaj nie, w świecie dronów jest trochę inaczej i chcąc osiągnąć bardzo dobrą jakość, musielibyście podwiesić pod taką Altę albo pod Matrix właśnie kamerę pełnoklatkową lub o podobnych możliwościach i o dużym zakresie dynamicznym. Procesor, jeżeli chodzi o zalety, procesor tutaj jest bardzo wydajny. Te procesory, nawet lepszy ma procesor, ten dron, co ciekawe, słuchajcie, od Mavica 2 Pro. Ten, który tutaj jest, obsłuży nam 4K w 60 klatkach, ja już to mówiłem. Krążą też pogłoski oczywiście na rynku, chociaż nie powinienem tego mówić tutaj, to może się wstrzymam. Więc powiem to może na Drone Bootcamp, bo to jest nasza ta Dream Team, taka grupa bardziej zamknięta. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to ten procesor jest bardzo wydajny i ja domyślam się dwóch powodów, dla których został on tutaj zastosowany. No i ostatnia sprawa, o której już wspominałem, tanie podzespoły, bardzo prosty edytor też do social mediów, jeżeli chodzi o zdjęcia czy filmy, o takie presety, które są już w aplikacji, bardzo prosta aplikacja. Słuchajcie, dobrze, były plusy, to teraz czas na minusy, bo ich też cała litania się nazbierała. Ja muszę powiedzieć, że przez miesiąc użytkowania tego drona cały czas drżałem o to, czy go nie uszkodzę. I jak widzicie, cały i zdrowy jest, nie uszkodziłem go. Kto jest wtajemniczony, to wie, co się z takimi dronami dzieje.
Największym minusem moim zdaniem nie jest brak 4K, nie jest brak manualnych ustawień, bo to nie jest dron do tego, to nie jest kamera do tego, to jest szybka kamera do selfie. Natomiast największym dla mnie, największą wadą, pamiętajcie, że to jest dron, który powinien uczestniczyć, czy jest przeznaczony do udziału w życiu społecznym, takim życiu lifestyle'owy dron. Więc lifestyle rozwija się w dużych ośrodkach miejskich. A jeżeli rozwijamy naszą subkulturę, czy kulturę w ośrodkach miejskich, może to źle określiłem, ale nieważne, to słuchajcie, to co? To powinniśmy mieć dobry zasięg w mieście, a niestety tego zasięgu nie mamy dobrego w mieście. A co za tym idzie? Dron, który jest przeznaczony oprócz wycieczek weekendowych, także do codziennego użytku w mieście, nie spełnia swojego oczekiwania, przynajmniej swoich oczekiwań, przynajmniej w tej strefie naszej, czyli w Europie. To można powiedzieć. Druga sprawa, bardzo okrojony ten setup, czyli cały zakres możliwości. Nie mamy czujników przede wszystkim. Dron dla początkujących jest pozbawiony czujników. Przynajmniej uważam, że z przodu powinniśmy mieć jak nie dwa, to może jeden czujnik. Jakiś przynajmniej substytut, który powodowałby, że początkujący będą chronieni przynajmniej w tym etapie wstępnym. Kolejna sprawa, to o czym mówiłem, chłodzenie 4K, manualne tryby. Chłodzenie rozwiązane jest tak jak wiecie, więc zastosowano mocny procesor i jest tutaj poprzez przepływ. Mamy te dziurki, które z czasem mogą na pewno doprowadzić do zbierania się kurzu, ale tam jest jeszcze pod spodem radiator, więc to wygląda nawet nie tak tragicznie. Brak 4K dla większości przypadków, jeżeli mówimy o amatorskim użytkowaniu, oczywiście na dużym odbiorniku, teraz telewizory 4K są, monitory coraz tańsze, więc będzie to trochę widoczne, ale nadal mamy 2,7K, więc to jest lepsza jakość niż wiele telefonów na dzisiaj, wiele smartfonów. Uważam, że jest fajnie, no może gdybyśmy mieli 2,7 w 60 klatkach na sekundę byłoby fajnie, ale i gdybyśmy mieli 120 w Full HD, może byłoby faktycznie lepiej, a na dzisiaj tego nie mamy, trudno, jest to co jest, ale też można to potraktować jako wadę. Brak manualnych trybów ekspozycji to jest dla osób, które siedzą w fotografii czy w wykonywaniu ujęć wideo. No to jest podstawowy mankament i tutaj żaden zawodowiec oczywiście będzie wiedział jak wykorzystać, bo zrobi albo AEB, albo zrobi ujęcie po prostu ze światłem, jeżeli ma takie warunki. Ale wyobraźcie sobie, że teraz mamy taką sytuację, że chcemy ujęcia pod światło trzaskać, więc mamy bardzo mocno kontrastowe te ujęcia, nie jesteśmy w stanie żadnego profilu kolorystycznego, nie jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć nic typu żadnych logów profilu płaskiego, nic takiego nie osiągniemy tym dronem. Więc tutaj na pewno trzeba o tym powiedzieć. Brak panoram, brak trybów typu śledzenie, no to jest też, no można powiedzieć, to jest na pewno duży mankament, że nie mamy tutaj przynajmniej jednej prostej panoramy i nie mamy trybu śledzenia typu Active Track. Więc ktoś, jeżeli chce mieć drona nowego, musi się posiłkować już Maviciem R, albo używanym Sparkiem. Jeszcze można w niektórych sklepach nabyć Sparki, więc to jest też takie rozwiązanie. Oczywiście porównanie Mavica Mini do Sparka też to jest temat na osobną audycję. To, czego jeszcze doświadczyłem, oczywiście nie mamy tutaj HDR, nie mamy AEB, jeżeli chodzi o zdjęcia. Niski zakres dynamiczny, czyli wpada nam wszystko albo w czernie, albo w biele, nie mamy detali. Ani na niebie, w takich słonecznych dniach. Nie mamy filtrów też tutaj. O tym trzeba pamiętać, że firma PGY Tech się wycofała. Firma Polar Pro nawet nie podejmowała wyzwania, jeżeli chodzi o wyprodukowanie filtrów do Mavica Mini. I raczej nie będzie. Jak popatrzycie na konstrukcję kamery i gimbala, to jest bardzo delikatny sprzęt i bardzo delikatnie to wszystko pracuje. Ja jak to trzymam w rękach, to obawiam się, że to mi się rozpadnie jak właśnie orzeszek. No i właśnie ta konstrukcja, która jest mega podatna na uszkodzenia. Jak trzymacie go w ręku, to ten dron jest mega, sprawia wrażenie zabawki. Natomiast jak on ruszy, nie mówiłem o tej zalecie, no jak on już wzbije się w powietrze, to faktycznie ładnie, stabilnie leci, w zawiesie pięknie znajduje pozycję. Oczywiście są wyjątki.
ale znajduje pozycję i pięknie też wykonuje te ujęcia w trybie CineSmooth. Ja bym sobie życzył, żebyśmy mieli w Mavicach większych czy Phantomach tryb CineSmooth, bo on jest bardzo dobry do ujęć takich spokojnych, kiedy chcecie opowiedzieć taką epicką historię. Mocowanie gimbala słabe, ramiona słabe, to co mówiłem. Brak możliwości zdjęcia NFZ, to jest wpadka duża, jeżeli chodzi o DJI, bo szereg odbiorców, użytkowników tego drona mieszka w takich miejscach, które są objęte strefą właśnie NFZ, a na dzisiaj nie jesteśmy w stanie takich stref zdjąć. Więc jest to bardzo, bardzo słabe. Miejmy nadzieję, że kolejne aktualizacje, które się ukażą, zapowiadają aktualizacje na koniec grudnia, że przyniosą możliwość zdjęcia NFZ-ów. Przynajmniej dla osób, które użytkują tego malucha rekreacyjnie, a mając świadectwo kwalifikacji. No i kolejna sprawa. Mówiąc o wadach, spora wada to jest brak możliwości wyłączenia VPS-ów. Jeżeli chcecie użytkować tego drona nad wodą albo w takich miejscach, które są podatne na zakłócenia, jeżeli chodzi o ultradźwięki, o sondy i o właśnie diagnostykę wysokości, ale woda jest takim przypadkiem, to właśnie wyłączenie VPS-u pomagało w wielu przypadkach, gdy ktoś często latał nad wodą. Właściwie można byłoby zastosować trzy takie czynniki. Pierwszy czynnik to jest zastosować ten wędkarski wyzwalacz, który po zatopieniu drona nam wypłynie na powierzchnię i pokaże lokalizację zatopionego wraku. Druga rzecz to ubezpieczyć kerem, a trzecia rzecz to właśnie wyłączyć VPS-y. I tutaj niestety brakuje nam tego trzeciego czynnika, który jest kluczowy przy ujęciach bardzo niskich nad wodą. A sezon wakacyjny na razie jest daleko, natomiast kiedy będzie już ciepło, na, powiedzmy za pół roku, wtedy odczujemy, co to znaczy latanie nad wodą. Ja już robiłem kilka prób, nie wszystkie były szczęśliwe. O szczegółach mogę opowiedzieć nie tutaj, natomiast mogę wam powiedzieć, że faktycznie brak możliwości wyłączenia VPS jest mega dokuczliwe, szczególnie przy lotach nad wodą i trzeba na to uważać. No dobra, i to są mniej więcej takie minusy, które ja znalazłem. Oczywiście sprzęt w pełni amatorski i też podzespoły, mogę powiedzieć, które też są wymieniane blokowo. Prosta budowa, ale jednocześnie jeżeli coś się stanie z mocowankiem kamery, które kosztuje, nie wiem, 2 zł, to trzeba wydać 1100 na nową kamerę, więc z gimbalem cały zestaw. Więc to jest może, moim zdaniem też takie no, średnie co najmniej. Teraz podsumowanie, słuchajcie. Podsumowanie jest takie. Do czego jest ten dron? Mavic Mini jest na wycieczki, weekendy, wakacje, publikacje na social mediach dla osób, które strzelają w automacie ujęcia bez kombinowania i bez ambitnego wykorzystania. Jednocześnie patrząc ogólnie, podsumowując, jest on też oczywiście trochę niedopracowany, dlatego że powinien mieć kilka elementów mocniejszych, między innymi właśnie te elementy ramion, powinien mieć też solidniejszą osłonę gimbala i solidniejszą tą konstrukcję, która utrzymuje gimbala. To jest pod tym względem naprawdę fatalne, bo tutaj każdy kret praktycznie z 5 i wyżej metrów wiąże się z tym, że albo wyłamiemy ramię, albo wyłamiemy właśnie mocowanie gimbala. Przy dronach typu Spark, przynajmniej takie są moje doświadczenia, przy dronach typu Mavic Air, tam ta konstrukcja jest mocniejsza. Oczywiście ktoś powie, no pewnie, ale ja zahaczyłem tam w trybie sportowym o beton i cały jest do wymiany. Ale ja mówię o takim upadku, czy o takim zahaczeniu, który nie jest spektakularny, czyli nie wiem, tam z 3 metrów na ściółkę leśną. I tutaj już no, wychodzą pewne luki, jeżeli chodzi o Mavica Mini. Latająca kamera, ja bym powiedział bardziej, podsumowując, faktycznie to jest dobra nazwa. To nie jest w pełni słowa znaczeniu dron. Tu nie mamy takich trybów nawet jak w taniochach, jak w tanich dronach jak Z5, czyli wszystkie drony, które są tanie, chińskie, mają waypoints, mają return home, ale mają też tryb POI i mają follow me. I tego tutaj bardzo brakuje. Takich podstawowych cech, które ma dron za 300, 250, 300 zł Z5 właśnie.
Dobra kamera, to na pewno na plus, w sensie takim, że zadowalająca jakość, bez edycji, bez postprodukcji. No i fajny ten program, który służy nam do edytowania, do postprodukcji. Jeżeli nie Mavic Mini, to co? Co nam zostaje? W tych pieniądzach zostaje nam na pewno Filmic X8. W tych pieniądzach zostaje nam używany sprzęt typu Spark. Albo trochę drożej może nas kosztować używany Mavic Air. I tutaj można się faktycznie zastanowić. W tych pieniądzach nowe Zino Pro, Hubsan Zino Pro albo Hubsan już dwójka, który wejdzie niebawem. Na dniach powinniśmy mieć. Dragonfly zapowiada KK13, bardzo dobra. JJRC Heron X9P, niższa cena o połowę, a ciekawa jakość, gimbal dwuosiowy. Mavic Air mówiłem, Aurora Ichin AX4 albo Aurora X12 JJRC. To są konkurenci Mavic Air. Większość z tych dronów jest tańszych, chyba najlepszy pod kątem, oczywiście nie masy, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że część osób nie ma świadectwa kwalifikacji, a chce legalnie latać. Więc pod kątem masy najlepszym dronem chyba byłby Mavic Air. Prawda? Pod kątem kasy znowu, przełożenie kasy na wartość, jeżeli nie wykluczymy masy, to Hubsan Zino Pro albo Xiaomi X8, to są te dwa drony. Może Parrot oczywiście, nie wspomniałem o Anafim, to jest w ogóle inna już bajka. Słuchajcie, na dzisiaj w kawie to chyba tyle. To co jeszcze chciałem zapowiedzieć... Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za pomoc, za korzystanie z moich produkcji online i dzięki wszystkim osobom, które korzystają. Między innymi jest duży warsztat na temat Mavica Mini, który tworzyłem przez praktycznie półtora miesiąca z przygotowaniami. Z zapowiedzi chciałem powiedzieć, że będziemy wchodzili stopniowo w świat FPV. Pierwszym krokiem jest zakupienie radia. Tu już widzicie, to jest w ogóle inne radio, to jest Taranis Q7. Dostałem najlepszą jakość do ceny właśnie w postaci tego radia i to już nam pozwala na podpięcie się do czego? Ano do symulatora. I tutaj trzeba poćwiczyć kilkadziesiąt godzin, zanim zdecyduje się na pierwszego swojego łuperka czy innego trasherka. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję, tak jak powiedziałem, wszystkim osobom, które mnie wspierają, które korzystają z produkcji online, wszystkim osobom, które są patronami również na Patronite, bo to jest bardzo ważna sprawa. Dzięki wam mogę się rozwijać i mogę tą audycję nadal prowadzić. I myślę, że warto o tym wspomnieć na koniec roku, bo z tymi patronami nie jest jakoś rewelacyjnie, ale coraz więcej osób przybywa i coraz więcej osób odzywa się do mnie właśnie z tą dobrą wolą rozwoju i bycia partnerami tego kanału. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję. Jak widzicie, cały czas akcja się toczy i cały czas się coś dzieje. Zamówiłem jeszcze jednego drona, który został wysłany w zeszłym tygodniu. Tak, no bo dzisiaj mamy już, kurczę, środę przecież. Jakbyśmy się nie widzieli, bo ja jeszcze nie wiem, co będzie dalej, ale jakbyśmy się nie widzieli, to życzę wam spokojnych i wesołych świąt, a także szczęśliwego nowego roku i spełnienia planów. Mam nadzieję, że ten rok, który mija, wam przyniósł to, co sobie zamierzyliście, a ten nowy przyniesie jeszcze więcej i trzymam za to kciuki. Trzymajcie się i dzięki za uwagę w dzisiejszym programie i pamiętajcie, że mamy też podcast, także bardzo was proszę o pozostawienie łapki w górę pod YouTube'em i zasubskrybowanie kanału, ale mamy też podcast, gdzie będzie można też zasubskrybować i dać przede wszystkim fajną opinię, czy na iTunes, czy na innych. To już wam przedstawię bezpośrednio, jak będę dalej z tym podcastem, gdzie można nas słuchać. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!